To wobec tego nagrywamy. No dobrze, panie Janie. Ja tam wyprodukowałem jakąś równość dotyczącą identyfikatorów. Pan jeszcze zgłaszał, że potrzebny jest porządek, prawda? Tak. Więc ja bym zrobił tak, żebyśmy chwilkę porozmawiali dzisiaj. Ja po prostu usiądę zaraz w drugiej części zajęć i zrobię ten porządek. Go zakomituję. Tam jest jeszcze jedna taka kwestia, mianowicie część tych, znaczy ta równość, która jest dostępna w tej chwili, ona jest taka, jakby tutaj to powiedzieć, ona jest nie nadaje się do używania w przepisywaniu. To znaczy w przepisywaniu. To znaczy, że KOK ma taką własność, że jeżeli umie stwierdzić równość jakichś dwóch wartości, no to może jedną wartość automatycznie zastępować przez drugą za pomocą wielu taktyk. Jest na przykład taka taktyka rewrite, która pozwala na przykład przepisywać rzeczy, które są jakoś tam przez równość powiązane. Tak, czyli można zastąpić jedno przez drugie. Z tą równością, którą mamy tutaj w tej chwili, jest to tak automatycznie nie działa, ale można by było tak zrobić, więc pytanie jest takie, czy potrzebujecie tego? Ja tego nie potrzebuję. Ja tylko chcę definiować tam po prostu zdefiniować równość na wody i po prostu muszę odwołać się do równości na jeden z kwadrat. Nie wiem jak Paweł tam mówi. No dobra. Okej, okay, to żeby to panu jakoś tam udostępnić, no to ja to zrobię i podeślę też takie jakieś namiary na dokumentację, gdzie szukać, że tak powiem, opisu tego, o co to chodzi z tym no jakby jak się używa tego porównywania. To prawdopodobnie będą jakieś standardowe identyfikatory typu leku B czy coś takiego, ale tam prawdopodobnie uda mi się to tak zrobić, żeby było bardzo dużo dostępnych takich lematów, które mówią o tym jak, o jakich własnościach tego porządku, więc no dobrze, żeby pan miał gdzieś tam wskazane, jak z tych lematów, na jakie są w ogóle te lematy, które coś tam mówią o tym porządku. Panie Radosławie, a pan jak działa? Jak tam do przodu idzie? Tak, no to udało mi się udowodnić już te rzeczy z tej arytmetyki, to co ostatnio rozmawialiśmy. I jeszcze, w sensie tak, czyli jakby w tej chwili jakby mamy udowodnioną poprawność tej definicji, czy już jest ta arytmetyka lingua int oparta na tej native int i wszystkie rzeczy są udowodnione, że to się mieści tak jak trzeba. Natomiast jeszcze właśnie taka rzecz, którą tak trochę szkicowaliśmy i właśnie zacząłem to robić, ale no już też mi czas w sumie nie pozwolił, ale też właśnie chciałem przedyskutować w ogóle, czy my na pewno to chcemy. Mianowicie, może pokażę. Mianowicie właśnie, bo jeszcze pamiętam, że rozmawialiśmy troszkę o czymś takim, że właśnie, że być, no bo na razie mamy jakby poprawność, czyli mamy to, że zawsze jeżeli obliczenia się, jeżeli nam zwróci nam jakiś wynik, to ten wynik jest, znaczy, może inaczej, właściwie to, co my mamy, no mamy zdefiniowane operacje i mamy pokazane, że ta definicja jest poprawna w tym sensie, że ona korzysta rzeczywiście z tych swoich native int w sposób taki spójny, że no może z nich korzystać bez overflow, więc tak, czyli to, co mam udowodnione, to jest na razie to,
nasza arytmetyka nigdy nie dopuści do overflow na poziomie maszyny. I teraz, no właśnie zastanawiam się, że być może chcemy mieć jeszcze drugą rzecz, ale właśnie nie wiem w sumie jak bardzo chcemy. Mianowicie, że no właśnie jakby coś w rodzaju takiej pełności, że jeżeli rzeczywiście wynik jakiegoś działania mieści się w naszym zakresie, no to, że rzeczywiście ta nasza operacja zwróci ten wynik, no i on jeszcze będzie przy okazji poprawnym wynikiem. No i w przeciwnym wypadku, jeżeli się nie mieści, no to zwróci nam błąd. No i właśnie nie wiem w sumie, czy uważamy, że to jest potrzebne, czy nie, bo tak zacząłem to robić, ale to się wydaje jakieś strasznie żmudne, no a tak naprawdę no to trochę widać z tej naszej definicji, że my to tak zrobiliśmy, bo my po prostu sprawdzamy to i teraz pytanie, jak bardzo nam zależy na tej pełności, no bo rzeczywiście bez tego dowodu w pewnym sensie można byłoby teoretycznie zdefiniować operacje tak, że po prostu zawsze zwracają błąd i to też będzie zgodne, natomiast no oczywiście wiemy, że tego tak nie zrobiliśmy. No i teraz jakby chciałem po prostu zapytać, czy chcemy, żeby to w ogóle dowodzić, czy nie. Bo właśnie nie jestem po prostu całkowicie przekonany. A mógłby pan jeszcze raz podsumować, czego dotyczy ten dowód? No jakby on, znaczy tak, bo w ogóle na razie mamy podefiniowane te nasze operacje, no i one nie są jakoś bardzo scharakteryzowane, tak? Czyli no po prostu one są zdefiniowane jakoś. Oczywiście my w środku wiemy, że my je definiujemy tak jak trzeba, czyli definiujemy je za pomocą dodawania, czy to znaczy, że dodawanie za pomocą dodawania, mnożenie za pomocą mnożenia i tak dalej. No i jakby w ramach tych operacji, skoro nasze integery są definiowane tak, że właśnie jest ten predykat fits, czyli że one się mieszczą w tym naszym zakresie, no to mamy jakby już w pewnym sensie za darmo w ramach tej definicji mamy to, że nasze argumenty się mieszczą, no i wynik albo jest błędem, albo się mieści. Tak, ale no, na razie nie mamy jakiejś takiej właśnie poprawności rzeczywiście, że ten lingua int robi to, co trzeba, poza tym, że to jakby trochę widać, ale no to jest taki słaby dowód raczej. I no to by nam zapewniało właśnie taką poprawność i przy okazji pełność, czyli mówiłoby, że no rzeczywiście, jeżeli się mieści wynik, to zwracamy go, a jeżeli się nie mieści, no to zwracamy błąd. Czyli po prostu charakteryzacja tych operacji taka ze względu na to, co się dzieje z wynikiem. To znaczy, jeżeli wynik jest błędny, to znaczy, że na podstawie błędności czy poprawności wyniku wnioskujemy coś na temat argumentów. Tego typu własności by pan chciał. Trochę tak. Znaczy, ja to zapisałem w drugą stronę, ale właśnie też się zastanawiam, w którą stronę to napisać, więc to już jest do uzgodnienia. Być może rzeczywiście nawet lepiej byłoby chyba w tamtą stronę. Nie wiem, ja to rozumiem tak, że jeżeli to nasze działanie zostaje wykonane bez komunikatu błędu, to znaczy, że ono realizuje prawdziwe dodawanie. Prawda? No i znaczy, jeżeli już w ogóle dowodzimy wszystko, no to jest chyba bardzo ważny element, żebyśmy zdefiniowali rzeczywiście dodawanie, prawda? Że to jest takie dodawanie przycięte do jakiegoś tam zbioru naszych liczb całkowitych. Znaczy, no właśnie tu jeszcze ważne jest, że jak chcemy ustalić, co konkretnie dowodzimy. To są rzeczy, które wydaje mi się, że są jakoś tam równoważne. Ale tak, bo w tej chwili jakby ja zacząłem właśnie tutaj, rozpisałem sobie dwie własności, tak? Pierwsza jest taka, że jeśli wynik się mieści w zakresie, tak, to nasza funkcja zwraca jakąś wartość i ta wartość rzeczywiście jest tą sumą, tak na przykładzie dodawania. No tak. I druga własność, że jeżeli wynik się nie mieści w zakresie, no to nasza funkcja zwraca błąd. A teraz no, moglibyśmy to też jakoś odwrócić, tak? Że na przykład jeżeli nasza funkcja zwraca błąd, to znaczy, że wynik argumentów nie mieścił się w zakresie. Albo jeżeli nasza funkcja zwraca wartość... To znaczy, że wynik się mieścił w zakresie. Znaczy, no to jest oczywiste, bo ta wartość ma w sobie zakodowane, że się mieści. No to bardziej musiałby być tylko tyle, że ten wynik jest sumą po prostu. No tak, ale ja rozumiem, że my tu dowodzimy, czy ewentualnie dowodzimy nie tylko, że wynik się mieści w zakresie, ale że wtedy dotrzymujemy dodawanie. To tak, będzie tak, suma, tak. Prawda? No więc jak nie, to no, tak, odwrócimy, tak, to musimy... Znaczy no nie no, w sensie właśnie chodzi mi o to, żeby tylko ustalić po prostu, co dokładnie chcemy udowodnić. To jest jakby, no wydaje mi się, to jest w pewnym sensie równoważne, ale może po prostu zapiszę, co bym widział alternatywnie. Że alternatywnie widzę coś takiego, że o coś takiego, tak? Że jeżeli dodawanie nam zwróciło... Aha, okej, okay, tak, to jest oczywiście, musi być wartość.
tak? Jeśli dodawanie odwrócił jakąś wartość R, no to my widzimy, że ta wartość to jest rzeczywiście suma. No tak. Tylko jakby to się różni o tyle, że to nam jeszcze nie mówi nic o tym, kiedy dodawanie zwraca wartość, tak? Bo dalej, przy takiej definicji, dalej może być tak, że zawsze dodawanie mogłoby zwracać błąd, no i to dalej byłoby zgodne z tym lematem, więc pasuje dodać jeszcze coś drugiego. I właśnie być może taka definicja była dobra, że może tu trzeba byłoby zrobić równoważność, że właśnie for all, znaczy nie inaczej, że no tak, jeżeli dodawanie z Y zwraca błąd, to jest wtedy tylko... Aha, nie, to tak nie mogę. Inaczej, to musiało być exist. Tak. Jeżeli dodawanie zwraca błąd, to znaczy, że właśnie o to, czyli że się nie mieści w zakresie. Być może to w ten sposób chcielibyśmy zrobić. No na pewno trzeba jakoś byłoby coś dodać. To. No chyba tak, no to no, to chodzi, że jeżeli nie zgłasza, nie zwraca wartości, tylko błąd, no to to się nie mieści w zakresie. I w drugą stronę też, tak? Że jeżeli się nie mieści w zakresie, to czy tego w sumie to nie chcemy. Jeśli się nie mieści w zakresie, to zwraca Myślę, błąd. Że obydwie te rzeczy chcemy obydwie, mieć. Tak, obydwie no, te rzeczy chcemy. Ale właśnie bardziej w tej wersji czy w tej? Bo wydaje mi się, że w ogóle one są chyba sobie równoważne tak naprawdę, jak to tam sobie przeanalizować. Tylko właśnie zastanawiam się, która będzie nam jakaś taka bardziej przyjazna, wygodna. Nie wiem, czy jest jakiś... Jak to można... Znaczy, pyta się pan, czy to ma być równoważność, dwie implikacje? Nie, nie. W sensie, no bo te... No bo są albo dwa lematy. Tak, takie. Dwa lematy, tak. I teraz możemy wybrać, które z nich udowodnić. No one wydaje mi się, że pewnie są równoważne, ale aczkolwiek nie jestem całkiem pewien. No i którą wersję bardziej chcemy udowodnić, tak? No bo to są dwa różne spojrzenia na te własności właśnie. No to jest taka charakteryzacja, że z jednej strony mamy poprawność, to można było w ogóle rozdzielić na osobne lematy już teraz. A to jest taka, że no właśnie błąd jest wtedy i tylko wtedy, kiedy się nie mieści. Czyli że jakby nie zgłaszamy błędów niepotrzebnie. A tu jest taka bardziej charakteryzacja tylko ze względu na to fits, tak? Czyli jakby... Że mamy mieści... gdzieś w systemie zapisane, że te zbiory value i error są rozłączne, tak? Tak. No to, to właśnie to chyba z tej rozłączności wynika równoważność tych lematów tak na oko. Tak mi się wydaje, tylko właśnie zastanawiam się, który bardziej chcemy jakby, który nam będzie bardziej praktyczny. A to nie wiem, to już. Ten drugi mi się wydaje zgrabniejszy. Ten drugi, tak? No. Mhm. No tak właśnie też mi się teraz wydaje, że on jest chyba, tak, no bo często będziemy pewnie mieć coś takiego, że dostaliśmy wartość i wtedy będziemy chcieli dokładnie to, że to jest dobra wartość. A z drugiej strony, jeżeli coś się nie mieści, to że jest błąd. A czy z tego, tylko tak, czy z tego mamy to, w sensie, bo przypuszczam, że też jednak dobrze byłoby mieć coś takiego, o ten fragment jakby, tylko, no właśnie, czy z tego jesteśmy w stanie to wyprowadzić, tak? Bo wydaje mi się, że to też jest ważne, że jakby, bo tutaj na razie jest tak, że okej, jak dostaliśmy wynik, no to ten wynik jest dobry, to jest bardzo ważne, ale też warto było powiedzieć, że jeżeli wynik się będzie mógł mieścić, no to że my jesteśmy w stanie ten wynik dostać. I teraz pytanie, czy z tego to już jest równoważne? No chyba tak, bo co? Bo jeśli dostaliśmy jakikolwiek błąd, to znaczy, że się nie mieści, więc a to musi być albo błąd, albo wartość. Natomiast, no właśnie, może chcemy po prostu dołożyć jeszcze taki trzeci, może jak już chcemy to wszystko dokładnie opisać, to może warto byłoby jeszcze ten trzeci case dołożyć. Prawdopodobnie jako po prostu trzy różne lematy i ten trzeci bym udowodnił już z tego drugiego. Ale żeby też. Trzeci case to byłby co, że. Że jeśli wynik się mieści, to rzeczywiście nasza funkcja zwraca wynik, a nie błąd, tak? Czyli takie odwrócenie trochę tego. No tak jak mówię, to powinno, w sensie to powinno wynikać z tego drugiego, więc pewnie można to będzie po prostu łatwo udowodnić. Ale wydaje mi się, że to jest dość przydatne w tym sensie, że. No tak, to jest dosyć przydatne. To widywałem tego elementy gdzieś tam w tym. W różnych. W projektach. Czyli może po prostu takie trzy bym zrobił. W sensie bym to rozdzielił, a tą koniunkcję bym rozdzielił na trzy elementy. Mhm. I okej, okay, dobrze. No to dobrze, to w takim razie postaram się to też udowodnić. No to jest niestety trochę bawienia się z tymi, że trzeba jakby rozpakować te definicje funkcji i strasznie to jakoś przewałkowywać, ale myślę, że pewnie jest to do zrobienia raczej. Także także to no postaram się to zrobić
teraz w takim razie w najbliższym czasie. I tak, no bo właśnie tak nie byłem pewien, czy chcemy robić to, czy czymś innym już się zająć, ale to w takim razie sobie zajmę tym i pewnie na następnych zajęciach będzie. Tak, żebyśmy już mieli to zakończone i pełne, tak. Prawda? Mhm. No fajnie. No dobra, to ja bym może w tym momencie zakończył nasze spotkanie i po prostu, żebyśmy usiedli i resztę czasu poświęcili na pracę. Ja mam tam jakąś rzecz do zrobienia. Wydaje mi się, że też warto by było, nie wiem, czy mi się to uda, ale być może warto by było zrobić ten, jak to się nazywa, merch dwóch gałęzi, tak żebyśmy pracowali już tylko na jednej. A tak, właśnie, to być może ja mógłbym to, co do tej pory jest zrobione, już zmerdżować, bo jakby to już działa. Do mastera. Do mastera, tak. Tą swoją gałąź bym zmerdżował, bo tutaj jakby ten, a na tą drugą to już tam. I bym po prostu znowu się pewnie odmerdżował do mastera, żeby to zrobić i potem znowu bym to... No, to myślę, że jakby... ma sens. Ja bym spróbował też zmerdżować to, co jest w tej chwili w tej drugiej gałęzi. Mhm. Z tym, że panie Janie, a pan coś ma w tej chwili do roboty? Coś, żeby pan wiedział? Znaczy, no tak, bo ja napisałem tą tydzień temu miałem problem z tym, że Kok nie widział tej że no w tej definicji równości na tych szkieletach nie mógłbym wnioskować tego, że ten rozmiar termu maleje, tak? I pan mi poradził, żeby z tymi liczbami naturalnymi zrobić. No i tak zrobiłem, tylko że przy definiowaniu tej głębokości formuły chyba mam ten sam problem. Bo... To znaczy? No, że tam też muszę wziąć rekord i wziąć największą głębokość z tych elementów tej listy. Znaczy musi pan policzyć wielkość tego termu, biorąc pod uwagę wszystkie, znaczy sumując jakby po tych listach. Sumując? Tak, jakby może pan pokazać to, to wielkość, którą pan zrobił? Na razie to przechodzi, bo jest zakomentowane, a czy na razie po prostu wybierę sobie głębokość pierwszego elementu. To mam to, co było wcześniej chyba. Przy czym tutaj biorę, nie sumuję, tylko biorę najgłębszy. Ja w sumie...
No to wydaje mi się, że to w ten sposób się nie da zrobić. To trzeba tą listę rozbierać, czyli musi mieć pan T-rekord od pustej listy i T-rekord od, jakby nie, żeby nie robić tego przejścia przez with call depth list. Tutaj zrobić tak, a potem... Tak. Potem... T-rekord od... Tak jest. I tam w tym pierwszym, no to musi pan. No albo jeden. A w tym dać sumę call depth od x z. To się tak pisze? Nie, to się pisze plusem. To znaczy musi pan wziąć. Jakiś call depth, tak? Znaczy, nie. Aha, no można foldem, ale wydaje mi się, że fold nie zadziała dobrze. Ja bym raczej inaczej wziął. Wziąłbym, policzył call depth od x plus call depth od x, od t record aha, xs. Tak. No. Ale bo tutaj jeszcze rośnie, że to... Nie, nie rośnie, to maleje, tylko... A bo ja w ramach robienia prezentacji na seminarium się natknąłem, robię o Idris i tam też się takie rzeczy robi i słyszę, coś takiego jest, że jest jakiś assert smaller i wtedy on się kompiluje tylko wtedy, kiedy Ale to w Idrisie to działa inaczej niż w Kotlinie. Nie ma czegoś takiego. Może rzeczywiście, kurczę, to trzeba z tą listą zrobić. Tylko znowu tu jest problem taki, że no, że się to będzie. Oj, nie. A jeszcze miałem pomysł. Czy zrobić jakby podwójnie to, jeszcze na jego oprócz głębokości jeszcze zrobić szerokość, że tak powiem. Wtedy to, te wszystkie miały szerokość 0, a to miałby szerokość taką jak długość listy. Wtedy ta szerokość wymarała. Ale czy to znowu nie będzie to samo, to nie wiem. Pan to ma w tym, w... Czy to jest w repozytorium już, czy, no, tak. Czy nie? Jak się to nazywa? To jest na branchu abstract syntax i tu body constructor.
Momencik, coś mi tutaj dzwoni do drzwi, za sekundkę przyjdę. O, przepraszam. No i co my tu mamy? Aha, dobra. Tutaj jest to. Nie wiem, bo rzeczywiście, kurczę, to foldem zrobić. Jak się zrobi fold. Dobra, i teraz tutaj damy taką funkcję, która... Która
CC plus. Tak, no i teraz trzeba tu dać listę i 0. No, dobra, no właśnie, to chyba jest to rozwiązanie. Tak, tak, już się pokazuje. Może najlepiej się podzielę ekranem. Widać ten mój ekran? Tak, tak, widać. Robimy tylko kdepa. Robimy tak depth. I ten przypadek z rekordem obsługujemy w ten sposób, że tu uruchamiamy fold left. To jest taka funkcja w środku, która się przetacza po tej liście, która tam liczy sobie na kumulatorze no, do tej pory obliczoną długość, no i bierze nowy ten nowy element listy. Ten element listy rozbiera na identyfikator i no, jakieś tam body. No i liczy, dodaje akumulator do głębokości tego, co wynika z body. No i tam oczywiście zaczyna się od zero i po całej liście to działa. To jest, dlaczego to działa? Dlatego to działa, że fold left ma napisany specjalny ten, specjalny rekurencyjny, ja wiem, rekursor, tak to się nazywa, tak czy można inaczej powiedzieć, że ma napisaną taką zasadę wykonywania indukcji, która bierze pod uwagę to, że my możemy tam jakby odwoływać się do innych typów indukcyjnych, które nie zostały równocześnie zdefiniowane razem z tym, z listami, prawda? Jakby tutaj o to chodzi. Tam jest po prostu troszeczkę mądrzejszy ten operator rekurencyjny napisany i dlatego to działa. OK? Czyli to tak trzeba zrobić. Ja mogę to wziąć, zrobić z tego copy and paste i wrzucić do czata, dlatego że może w ten sposób będzie to łatwiej panu wkleić do siebie do kodu. To nie jestem pewien, czy mi się uda to zakomitować w ten sposób. OK, jasne to teraz by było, jak to działa, jak to dalej pójść, pchnąć do przodu? No, chyba widzę, jak to działa.
A to pan, rozumiem, panu tam przeszło wszystko. Tak, przeszło. No to tak jak powiedziałem, to co jakby to co jest tutaj blokujące, to jakby ten cały mechanizm, on nie rozumie dobrze, na czym polega zmniejszanie wielkości, ale ten fold left, on jest tak napisany, znaczy tam, może nie on sam, tylko właśnie ma dopisany ręcznie schemat rekurencyjny, który pozwala na takie rzeczy. Więc ten fold left jest często takim rozwiązaniem, które że tak powiem, ratuje nas, jak mamy tego typu problemy. Dobra, czy jeszcze mamy jakieś kwestie na tę chwilę do rozgarnięcia? Ja chyba mam, bo tak właśnie zacząłem robić te dowody i mam wrażenie, że dość szybko się zablokowałem. Nawet ostatnio wydawało mi się, że udało mi się dojść dalej, ale to chyba mi się tylko wydawało właśnie. I chciałbym zapytać może o jakieś, może ja dostępnie ekranie pokażę. W sensie, bo no, uznałem, że prawdopodobnie najprostszy będzie ten, że jeżeli się właśnie mieści, to jest rezultat, bo jakby no plan miałem taki, że po prostu jakby sobie trochę jakby zasymuluję tą ewaluację tej funkcji, czyli po prostu będę, no właśnie policzę sobie to, co robimy normalnie w funkcji, tak? Czyli rozszerzam sobie te x-y, potem sobie dowodzę, że one się mieszczą, to jest tak samo jak w funkcji, więc to mogę skopiować, obliczam to dodawanie, no i potem robię sobie assert, znaczy no dowodzę sobie, że ta funkcja mniejsze równe zwróci, że x w jest mniejsze. No, aha, chwileczkę, powinno być less w, to może, ale to raczej chyba nie zmienia mojego problemu. Tak, ale no tutaj jakby zakładam, że to będę umiał udowodnić, dlatego że mam założenie o te i z tego już jestem w stanie to udowodnić o to, więc to zakładam, że to jakoś sobie później z tym poradzę bez problemu. No ale właśnie, teraz jakby jestem w tym miejscu istotnym, że muszę jakoś pokazać, że ten add-in no rzeczywiście zwróci jakąś wartość, integer, tak? I znaczy ten r. I teraz, no właśnie, nie do końca mam pomysł, jak się za to dobrze zabrać. Bo tak, no załóżmy, że tu sobie próbuję jakoś zrobić to w ten sposób na przykład. No robię unfold tego add-in, no i tu mam jakieś cuda. I teraz myślałem, że będę jakoś korzystając z tych moich definicji, krok po kroku to zwijał, żeby tutaj dostać if true i jakoś przez to się przeewaluować, no ale właśnie problem jest... A próbował pan zrobić ten, zrobić folda potem? W jakim sensie folda? No bo pan tutaj rozwija. Tak. Tak? Tak. Dostaje pan bardzo duże wyrażenie. Tak. Ale tak naprawdę duża część tego wyrażenia to są wywołania rekurencyjne add-ina. Więc to, co ja nie, bym sugerował... Nie, rekurencyjnie w ogóle. To nie jest funkcja rekurencyjna. W sensie... To dlaczego no, to jest takie duże? No bo tu są te dowody, tak? W sensie większość tego to są te dowody. Znaczy jakby problem, jaki mam, to jest taki, że myślałem, że uda mi się to jakoś, na przykład to, tak? Bo tutaj de facto na przykład to widening widen x to jest to samo, co moje xw. I gdybym teraz mógł jakoś to zwijać, ale no właśnie próbowałem i dostaję taki dziwny błąd, który powiem szczerze, że jeszcze nie widziałem. Abstracting over the term, tak, widen x leads to a term, tak, jakiś tam term, tak, i which is ill-typed. I tu, znaczy, to jest chyba to, że właśnie są te zależne ify, tak, w sensie, że od tego ifa tutaj zależy jakby później ten dowód, że to się mieści. No i nie mogę jakoś tego podmieniać, tak, bez, że tak powiem, bez, no, nieostrożnie, żeby to jakoś zmniejszać, no a jakoś ja potrzebuję w pewnym miejscu po prostu no wejść pod tego ifa. I teraz właśnie no, moje pytanie jest, jak to jakoś zrobić, żeby móc po prostu pchnąć tę ewaluację, tak? No bo gdzieś muszę to pchnąć. Mi się wydaje, że niedobrze jest, jeśli jakby unfold powoduje takie pojawienie się takich dużych wyrażeń. Znaczy, w sensie, no... jeśli unfold powoduje pojawienie się takich dużych wyrażeń, to trzeba napisać lematy na temat add-ina, które pozwolą wykonywać te kroki, co trzeba. Czyli krótko mówiąc, co pan się tutaj spodziewa, że w tym momencie trzeba zrobić tak wysokopoziomowo?
No chyba, że jeżeli właśnie mam taki wynik, że na przykład Big Arid, mam te niech dwa pan wyniki, cofnie tak? Ten ruch, to rozwinięcie, co tam trzeba pokazać? No dobra, już. No generalnie trzeba pokazać, że istnieje ten jakiś R, że Adin po prostu zwraca wartość. Że? Że suma jest wartością, tak? To, tak. To trzeba pokazać. Tak. A jaka jest definicja Adina? No właśnie taka długa. W sensie do tego ja się jakoś bardzo nie dziwię, że on to wypisuje, bo po prostu no to rzeczywiście jest definicja tego Adina, tak? Więc unfold logicznie to robi. Tak, no bo ten Adin jakby robi całą tą operację, że on dowodzi po drodze, że może skorzystać z tego Big Arid Add, a żeby skorzystać z Big Arid Add musi mieć dowód, że ta suma się mieści w tym zakresie dużej arytmetyki, tak? No więc ciekawe dlaczego. Tu się no, no dużo dzieje właśnie i to jest. Natomiast no jakby tak na poziomie, jakby wymazać dowody, no to tu się wiele nie dzieje, tak? Bo na poziomie wymazania dowodów to jest tylko to, że mam tu policzenie tego, policzenie tej sumy, sprawdzenie później, że ona właśnie się mieści w tym zakresie, tak? Czyli te ify. O, dobrze, teraz słyszę. A, halo, halo, tak. Tak, no tutaj mówiłem, że no problem jest taki, że tu się dużo dzieje z dowodami, bo na poziomie obliczeń to tu się wiele nie dzieje tak naprawdę, bo tak, tu mam poszerzenie tych wartości, policzenie sumy w poszerzonych i sprawdzenie, czy ta suma w poszerzonych tutaj mieści się w zakresie, tak? Czyli to jest ten if i ten drugi if. No i teraz ja chcę jakoś jakby właśnie założyć, że rzeczywiście ta suma w poszerzonych się mieści w zakresie, bo to jestem w stanie wykazać i korzystając z tego założenia pokazać, że w tym ifie i w tym drugim ifie zawsze bierzemy pierwszy branch, czyli dochodzimy po prostu tutaj. Tak, no i wtedy już przypuszczam, że wtedy już mógłbym, no wtedy już bym miał to, tak, bo dochodzimy tutaj, że mamy value i wtedy to jest to, co ja chcę udowodnić, że to jest value. Tylko właśnie nie wiem, jak przez te ify się przedrzeć, dlatego że w szczególności te ify właśnie są, przez to, że one są takie zależne, no to to jest if wzięty w nawias, który zwraca funkcję i zaaplikowany do jakiegoś dowodu jeszcze, tak, i to jest. Pan to dobre. Definiował nie pisząc ręcznie, tylko... Tak, dowodowo. Dowodowo. No bo potrzebowałem te dowody właśnie gdzieś powstawiać, tak, więc na siłą rzeczy było tak. No mogę przejść do definicji add-ina. Muszę się zastanowić, czy coś można zmienić. Tak, to jest, no, to tak, jest w integer v, prawda? Tak, tak. Ja już tu jakby coś to wyświetliłem na ekranie.
Co ten pierwszy if mówi? Że wynik dodawania w poszerzonej arytmetyce mieści się w zakresie węższej arytmetyki. A ma pan taki warunek w założeniach? Tak, tak. Znaczy, tak, tak, mam w tej chwili. Tylko no właśnie troszeczkę... To może zrobić test, no właśnie, a w jakiej postaci? Tak, no bo tu on jest jakby taki rozpisany, tak, że nie wiem, czy on się jakoś tak trochę zewaluował bardziej, że te lety nam wyleciały, a tu mam w takiej postaci z tymi letami, no ale to mogę, w sumie właśnie, dobrze, to może ja spróbuję... Bo to, co mogłoby być tutaj radą, to zrobić distrakta na tym warunku. I wtedy może... Nie potrafię, że tak powiem. Ale no właśnie zobaczmy, może jakbym to poprzepisywał. Ojej. Aha, tak, za wcześnie. Tutaj jeszcze. Tak, bo... No bo na razie, dobra, to spróbuję zrobić, żeby one wyglądały tak samo, tak? Bo na razie tutaj mam skrócone i tutaj mogę to... Ale wydaje mi się, że jak pan zrobi distrakta na tym, co ma pan w otoczeniu, to jest duża szansa, że ten, że to zadziała. Ale w sensie, że na tym? No ma pan w otoczeniu jakiś warunek, tak? Aha, no że tak, tam jest tak. W ogóle, że równa się true. Tak, tak. Aha, czyli to już jest... no to gorzej. Znaczy ja mógłbym z tego zrobić warunek taki arytmetyczny, tylko że no wątpię, żeby mi to coś dało w kwestii ewaluacji, bo to też jest warunek taki tutaj obliczeniowy, więc jakby wydaje mi się, że jak mam lemat, który mi pozwala to zastąpić na warunek arytmetyczny. A jak pan zrobi unfold... właśnie, co unfold? Tam jest jakiś add. Właśnie tu też się pojawia ciekawa rzecz, to może najpierw jakbym to, bo tak, teraz próbuję jakby zunifikować to, co ja mam w założeniach, czyli mam w założeniach na razie takie coś, tak, że leb dodawanie xw, yw i teraz chciałbym na przykład to xw zamienić na ten widening, tak, tutaj. No i próbuję to zrobić i też dostaję właśnie taki błąd. Właśnie to jest bardzo podobny błąd, tak, że jest intyped, jakby prawdopodobnie dlatego, że zmieniłem nazwy, i jemu się coś tu nie zgadza, że w tym dowodzie HBF ta nazwa jest inna. Więc... No właśnie, no chyba, żebym może zrobił... No mogę spróbować na przykład zrobić coś takiego. Mogę spróbować wziąć ten wielki term i spróbować chcieć jakoś tam udowodnić, że on zwróci true, tak? No bo ja jestem przekonany, że on zwróci true. I teraz, jeżeli mam takie coś, no to dobra, to załóżmy, że to jakoś zaraz udowodnimy, a teraz tutaj, okej, okay, aha, muszę zrobić unfold, tak. No i teraz, czy ja mogę to przepisać właśnie, to boję się, że i tak chyba nie będę mógł, tak, ten H2. No właśnie, i tu znowu się pojawia ten problem, tak, abstracting over the term, czyli właśnie tutaj jakby... Nie mogę jakby tego termu jakoś wyjąć, żeby coś z nim w ogóle robić, jakieś operacje, tak? Właśnie, albo na przykład próbuję robić remember i chyba jest podobny problem, jak spróbuję zrobić ten term pod jakąś nazwę, tak? Okej, dobra, to jeszcze się... Aha, dobra, bo no właśnie, ale to... A jak zrobię najpierw unfold... Add in i teraz remember. O właśnie, i teraz też jest. Conclusion depends on the bodies of HMM. Czyli jakby, że tutaj ona zależy od tego i coś mu się nie podoba. I właśnie nie wiem, chyba że jest jakaś. Ale chyba nie ma tej wersji. No, nie. Nie, bo widziałem, że też jest dependent destruction. Może to jakoś mógłbym zrobić, ale właśnie nie jestem pewien, sobie, jak to się to robi. A co, dependent rewrite, może to. W sensie nie wiem, tak trochę szukam we mgle, bo nie mam pomysłu właśnie. Nie, też nie, to coś innego. No nie znam tej taktyki, musiałbym to doczytać. Ja szczerze powiedziawszy nie, rzadko miałem do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy jakby przez definicja przez no żeby definiować przez dowód,
Więc może po prostu trzeba ten dowód poprawić. No tylko właśnie w jaki sposób, bo problem jest taki, że jakby ja tutaj, no w sensie tak to sobie założyłem wcześniej, możemy oczywiście przemyśleć jakieś zmiany ewentualnie, ale no plan był taki, że po to, żeby unikać tych overflow na poziomie maszyny, tak, no to robiliśmy coś takiego, że te nasze operacje tej arytmetyki małej, dużej ady na przykład, one opierają się na tym, że my dostarczamy im dowód, że że wynik się zmieści, tak? Mhm. Dzięki temu mamy gwarancję, że overflow na poziomie maszyny nie nastąpi. No i teraz, no właśnie, więc skoro ja muszę dostarczać im dowody, no to ja i tak w pewnym miejscu te dowody muszę skonstruować, więc niezależnie od tego, czy ja to zrobię przez proof mode, czy zrobię to jakoś explicite termem, co byłoby bardzo trudne, no raczej wynik będzie podobny, że no muszę tutaj na przykład, właśnie muszę mieć taki dependent if, czyli muszę mieć tego ifa z tym returnem, bo po prostu muszę wyłuskać z tego ifa to, że ten mój rezultat mieści się w tym zakresie, żeby skonstruować ten dowód, żeby móc zaaplikować te odpowiednie funkcje. Czyli jakby, no nawet jeśli to skonstruuję inaczej, to wydaje mi się, że dalej ten term będzie podobny, bo ja po prostu w pewnym miejscu muszę mieć takie coś, że robię ifa, czy coś jest mniejsze równe, ale z tego ifa wyciągam jeszcze wiedzę, tak, o tym. Mhm. I no i to jest jakby po prostu wprost ten właśnie dependent if. Więc jakby wydaje mi się, że tutaj jedyne rozwiązanie, które widzę jakby związane z zmianą definicji, no to byłoby takie, że w ogóle jakoś całkowicie zmienić, jak my definiujemy te dodawania natywne, czyli jakoś wyrzucić tę potrzebę dowodzenia ich i jakoś, nie wiem, potem a posteriori tylko to dowodzi, że to działa, no to też jest znaczy... Na przykład widzę możliwość zrobienia jakiejś, nie wiem, czegoś takiego, że one by zwracały option i scharakteryzowania ich, tylko że to się już robi takie, no, musielibyśmy tym udowodnić, że one nigdy nie zwracają, no nie wiem, no, to takie się komplikuje też z innej strony. Ja nie wiem, czy najprostsze nie by było napisanie jakichś takich lematów, że jak add in jest zaaplikowane do jakichś argumentów i coś wiemy o tych argumentów, tak, to wynik jest taki, a taki. Mm-hmm. No tak, tylko właśnie to tak trochę problem jest taki, że nie wiem, jak ten lemat napisać, tak? Bo tu jest dokładnie to, jak będę pisał ten lemat, no to będę w tej samej sytuacji, że wiem coś o tych argumentach i chcę coś w tym add-inie zewaluować kawałeczek i no i nie potrafię, więc jakby mam wrażenie, że w sensie mogę takie lematy napisać, tylko właśnie, no właśnie problem jest taki, że nie wiem jak. Bo to jest jakby dokładnie ten sam problem, tak? Że będę w tym lemacie miał jakieś te założenia, na przykład takie, no i chcę coś tu zewaluować i właśnie tego nie potrafię zrobić. Czyli to jest właśnie dokładnie to. Więc tu jeszcze można byłoby, no nie wiem, to jest azbiot z akcji. No przypuszczam, że chyba musi być jakiś sposób, żeby tutaj wejść do tego ifa i to zewaluować, tylko no właśnie nie wiem jak. Znaczy, na pewno problem jest taki, że te dowody, które się ciągną, trochę to utrudniają, bo rzeczywiście jak widać, że próbuję coś aplikować, no to jak się ciągle czepia, że tam przy tej podmianie w dowodzie coś się zepsuje, tak? Znaczy w sensie, że zmienią się identyfikatory i dowód się coś tam nie trzyma i on nie chce pozwolić na taką podmianę. No i na przykład to, co takie mi się wydawałoby najprostsze, tylko boję się, że pewnie jest niemożliwe, ale no bo właśnie my tak naprawdę w tym momencie to nas interesują tylko wartości, więc gdyby się w ogóle dało jakoś te dowody wyrzucić, tak jak przy ekstrakcji my je wymazujemy, no to gdybym tutaj też mógł tak by tylko skupić się na wartościach, to prawdopodobnie to by przeszło, tylko że no, przypuszczam, że pewnie tak się nie da. Nie wiem, chyba że jakoś właśnie może się da. Gdyby się dało, no to by pewnie rozwiązało ten problem. A co to jest equ int r? To, dobre pytanie. Nie jestem pewien, zaraz zobaczymy. Ha, co to jest? A, to nie jest coś w stylu reflexivity? Nie. Powiem szczerze, że nie wiem, skąd to się wzięło gdzieś z rozwiązywania.
int r. No bo jaka jest ta sygnatura? Dla każdego a i mamy x, mamy jakiś prop z tego x, jeśli prop x, to dla każdego y. Aha, no to jest takie śmieszne jakieś coś, tak, że takie twierdzenie, że jeżeli p od x, to dla każdego y, jeśli y równa się x, to p od y. No, nie wiem w sumie. No dobra, czyli to jest jak, rzeczywiście jakieś takie, taka refleksywność. Tak? No podstawianie. Tutaj. Aha, no tak, czyli to jakby takie zastępowanie tutaj, że tutaj mamy jakieś dla każdego zeta, tak, to my to tego zeta zastępujemy tym naszym tutaj czymś. No jakby się właśnie to dało jakoś, kurczę, wyewaluować coś, a no... A raczej tutaj... Ja mogę... Tak, czy to coś zmienia? O, coś tu się niby... Aha, ale to chyba... Aha, no coś tu się... Okej, okay, chwileczkę, bo tu się coś niby wyewaluowało, jak zrobiłem CBN, ale czy to, co mamy, czy to, co tu powstało na zielono, to jest jakieś lepsze? Nie, no, to, co jest istotne, się chyba nie zmieniło niestety. Na CBV to przypuszczam, że pewnie jakieś cuda się podzieją i to już będzie w ogóle... No, nie, że to się w ogóle w sensownym czasie skończy. Bo to są jakieś dwa do... A nie, nie, to są tylko zmienne, to nie powinno. Znaczy, nie wiem, czy to się... No, ale to tak, CBV widać, że raczej nigdzie nas też nie zaprowadzi. To przerwa. No się patrzę jeszcze do tej książki Chlipaly o tym, o dowodzeniu właśnie z tymi dependent rzeczami, ale na razie nie znalazłem takiego przykładu, który by właśnie jakoś mówił, jak się tym zająć. Bo on tu robi trochę, sporo takich rzeczy z tym returnem, ale właśnie nie widzę potem, jak w dowodach sobie z tym radzi. Znaczy to dodawanie bierze dwa argumenty, prawda? Tak. X, Y i co? To trzecie to jest dowód czegoś, prawda? Znaczy, które dodawanie? Bo mamy tutaj dwa razy dodawanie. Arit, tak? Ad. A, tak. No to tak. To on bierze argumenty X, Y i dowód, że suma X, Y mieści się w dużej arytmetyce. I to jest O ten dowód, dowód taki mniej więcej. Nie wiem, czemu to jest OZ. Aha, on tutaj widać, to jest... tak właśnie zaabstraktowany, że to jest dowód po prostu, że te dwa argumenty, i pierwszy i drugi, mieszczą się... No i to jest jakieś takie właśnie... No i w szczególności ten dowód powstaje z takiego lematu, który tutaj jest, więc... No być może mógłbym ręcznie spróbować ten teren skonstruować prostszy, żeby tego int r ominąć. Nie jestem pewien. Być może jakbym się pobawił, to by dało się ten term jakoś tylko z tego wyłuskać. Może nie. Nie, to trzeba popatrzeć, a jaka jest definicja big arit hat? Mhm, to już chyba powiem. No taka. Znaczy to jest, to nie jest definicja, tak? Tylko znaczy, aha, jest... no tak, przepraszam, to jest deklaracja, tak, tak, no to definicja jest już tutaj, ale no ona też jest prosta, tak, bo ona jakby tak naprawdę to, co robi, to bierze te argumenty, no i korzysta z tego, że tutaj mamy ten dowód, że ten x, jakby zwraca x plus y na poziomie wartości, tak,
No i potem jeszcze potrzebuję udowodnić, że ten x plus y się mieści, żeby móc zwrócić integera już pełnego, czyli tego wraz z dowodem. No i korzysta z tego, że tutaj mieliśmy ten dowód, że value x plus value y właśnie się fitował i z tego korzystając zwraca już ten wynik. W szczególności, aha, mogę w szczególności wypisać, jak on wygląda, tak? Jak ten term... Aha, nie. Czemu to nie widać? Ciekawe. Nie wiedziałem, że to będzie takie schowane. Czemu on jest nieprzezroczysty? No nic, ale to jak wejdę do środka, to chyba... Aha, dobra, bo tutaj jest w ten sposób. Dobrze, tak może tu pójdę. To powinienem móc wypisać, jak ten wygląda. Tylko, że no właśnie, my tam jakby do końca tego nie widzimy, tak? Ale no tutaj... no sprowadza się to do tego, że robimy exist z tą sumą i z dowodem H1, a H1 uzyskujemy jak? Właśnie... przez jakieś takie konwersje tych dowodów. Jakby wydaje mi się, że potrzebny jest jakiś sposób, żeby móc przez te if z returnem jakby się przechodzić, tylko właśnie nie wiem, jak to... No bo to się będzie pojawiało wszędzie, tak? W tych dowodach właśnie, jeżeli chcemy to podowodzić przy takim sposobie zrobienia tego jak teraz, no to tak samo, jak tutaj mam add correct, no to tu to jest może nawet ciekawiej. Może to ify wyłączę, bo to się zaczyna przeszkadzać. Tu jest nawet ciekawiej, bo tutaj na przykład ja nic nie wiem o tych integerach, tak? I teraz właśnie muszę po prostu jakoś rozpatrzyć wszystkie przypadki i pokazać, że jeśli zwracamy value, no to jest dobre value. No i to się sprowadza do tego, że mamy trzy przypadki. Mamy albo ifa, że się mieszczą i zwracamy value i wtedy będzie prosto, albo że się, znaczy, no tak jak tam już wejdę, albo że się nie mieszczą i wtedy zwracamy error, no i też wtedy jest od razu, bo mamy sprzeczność z tym, że value. Tylko właśnie jak tu teraz, tak, może nawet to jest lepszy przykład, bo tu właśnie jest to, że ja nic nie wiem o tym x i y. Wiem tylko, że ten cały wielki unfold, który no mogę go zwinąć, tak, wiem tylko, że add in zwraca mi jakieś value i teraz muszę jakoś z tego wyciągnąć, co się w ogóle dzieje i czym jest to r. Tak, no i właśnie jakoś tutaj, no gdyby to było normalne, bez tych dziwnych rzeczy, to bym tu pewnie robił coś w tym stylu, żebym robił... to bym wziął, to bym zrobił distract, tak? I z tego bym miał jakąś informację, ale właśnie, no, czy mogę, nie, bo to musi być identyfikator, czyli distract normalnie mogę zrobić term, tak? Mogę to wrzucić, ale no właśnie, nie mogę tego robić, bo abstracting over the term B leads to a term jakiś tam, który jest ill-typed. Tak? Czyli właśnie tu jest jakby, właśnie tu jest niepoprawna eliminacja tego wnętrza i teraz właśnie jak to mogę jakoś, no ale muszę jakoś to wyrzucić, żeby to przeliczyć i właśnie no tego nie wiem, co tu można. Wydaje mi się, że to, co się dzieje po returnie jest mało ważne.
Natomiast to, co tam jest jakoś trudne, to to, że... Bo tam w tym ifie pan patrzy, czy coś tam jest większe od tego, od czegoś, prawda? Tak. Większe znaczy, tak. Od, pewnie od zera. Nie znam, czemu większe. Czy tam nie, większe od minimalnego słowa w, tak? Od min w. Tak. Tutaj, tak, min w. Mhm. I to nam się wydaje, że to jest prawda, tak? Tak. Znaczy, zależy gdzie, no, w tym drugim dowodzie, bo w jednym dowodzie jest tak, że my nie wiemy, czy to prawda, czy nie, po prostu chcemy rozważyć oba przypadki, tak? Jeśli prawda, to coś tam, jeśli fałsz, to coś tam. Więc, ale no to jakby już... W sensie oba te przypadki, no, mogę zawsze sobie założyć albo prawda, albo fałsz i potem już z tym operować, tak? Bo chyba mam... Czy mam tu takie deceivability, że jakaś wartość jest albo prawdą, albo fałszem, tak? Jak jest wartością boolowską. Więc tak, więc mogę to jakoś też skorzystać z tych założeń, jeśli to by coś dawało. No tak alternatywnie można było rozważyć, rzeczywiście jakoś to przepisać na inną formę, tak żeby oddzielić te dowody od obliczeń. Wtedy by pewnie było prościej, bo tu można by po prostu dowody na chwilę zignorować. Tylko no, no, nie wiem, jak to zrobić jakoś tak elegancko, bo to się też komplikuje. W sensie, bo przed chwilą miałem taki pomysł, żeby właśnie te pierwsze funkcje zdefiniować inaczej, żeby zdefiniować je tak, że nie, że one przyjmują dowód, że wynik się zmieści, tylko, że jeżeli wynik się nie mieści, to one zwracają jakąś specjalną wartość, coś tu undefined behavior, tak? I wtedy można by potem jakieś dowody mieć, że jak się mieści, to jest dobrze, a jak się nie mieści, to jest ten undefined. No tylko, że problem jest taki, że jeżeli one zwracają wartość undefined behavior, która u nas nie jest wartością, tylko jest jakby takim jakimś wyjątkiem, tak? Więc problem jest taki, że gdybym zrobił to w ten sposób, to mógłbym potem w definicjach sprawdzać, czy nastąpił undefined behavior, a tak naprawdę nie możemy tego sprawdzać. Więc, no nie wiem, trzeba by wprowadzić jakąś ewentualnie taką monadę, która jakby enkapsuluje ten kontekst, że zwracamy wartość albo coś i my możemy tylko jakby zanurzać się w to, czyli jakiegoś mieć fmapa i returna, a nie móc nigdy odpakować tego undefined behavior, tak? Bo jeżeli możemy odpakować undefined behavior, no to możemy robić nielegalne rzeczy, bo potem w ekstrakcji nie możemy sprawdzić, że nastąpił właśnie ten undefined. Więc dlatego no, wolałem jednak wypleć te dowody, tylko że no, widzę, że to też sprawia problemy i już po prostu no, tak dyskutuję ewentualne inne opcje, natomiast no, wydaje mi się, że najlepiej byłoby jednak jakoś się z tym uporać, tylko no, właśnie nie bardzo wiem nawet, jak to szukać. Gdzieś wpisuję w Google jakieś właśnie destruct dependent if albo if with return, ale na razie jeszcze nie znalazłem. Znaczy, wie pan co, bo ten return to tylko mówi, jakiego typu jest wynik. Mhm. Aha, czyli może to, no tak, znaczy jakby problem bardziej może rzeczywiście jest tutaj, że ten if, tak, on jest jakby funkcją, która za, w sensie ten if, oj, może tutaj. Ten if to jest nic innego jak match, prawda? No tak, tak, ale matcha, jakby... matcha po tej wartości i to, co jest po returnie, to mówi po prostu, jakiego typu jest ta wartość. No tak, to jest bardziej... jakby skupianie się na tym, co siedzi w returnie, jest jakby mniej istotne. Bardziej jest istotne to, że jakby trzeba umieć wyewoluować to, co jest w tym, w tej pierwszej części.
Znaczy tylko wydaje mi się, że właśnie trochę z tym literem jakby problem jest, mianowicie, że problem jakby jest taki, że my zwracamy właśnie nie tyle wartość, tak, ten if nie zwraca wartości, tylko on zwraca funkcję, jak tu widać, tak, funkcję z równości w wartość. I do tej funkcji jest aplikowany potem ecureful, tak, czyli i to jest wydaje mi się problem, że właśnie przez to, że mamy funkcję z równości w wartość, a my coś podmieniamy, to ta równość tu jakby się, no to jest, wydaje mi się, że to jest to, co tutaj zgrzyta jakby. Że gdyby to nie była funkcja, tylko była zwykła wartość, to ja bym mógł po prostu właśnie zrobić tutaj distract i mógłbym na tym działać, tak? Tylko właśnie problem jest taki, że tu jest coś więcej podczepione. No ja chyba nie mogę nic innego zrobić, niż powiedzieć, że jakby mi pan podesłał, czy jakoś zakomitował ten kod, albo podesłał informację, w którym to jest branchu, to ja bym spróbował się z tym powalczyć, bo tak trochę awista nie widzę, nie widzę jak to ruszyć. No to co mi doświadczenie podpowiada, to, że jakby jak są takie duże wyrażenia, to trzeba spróbować jakby taki, znaleźć taką sformułowanie tego, które będzie unikało dużych wyrażeń. Gdzieś zwykle takim narzędziem, które temu pomaga, no to jest pisanie jakichś takich lematów pomocniczych, typu, że prawda, add in od czegoś, co to coś spełnia jakieś naturalne warunki, jest taki, jaki tam w miarę oczywiście wynika z definicji Adina. No tylko, że właśnie w pewnym sensie to dokładnie to jest element, który teraz piszemy, tak? W sensie, znaczy nie, przepraszam, nie no ten. Tak, ale to tam musi to być jeszcze prostsze, to znaczy wie pan, no jak patrzy pan, to powinno być mieć taki charakter, że jak add in polega na tym, definicja add in polega na tym, że tam jest jakiś if, tak? No to pisze pan taki lemat, który mówi, co zrobić, żeby dostać się do lewej gałęzi ifa, a co jak się dostać do prawej gałęzi ifa. Tak, czyli to musi być jeszcze bardziej takie drobnoziarniste. Czego się spodziewamy, prawda, po przejściu tego pierwszego ifa? Znaczy tak, czyli mógłbym na przykład, aha, tylko właśnie głupie jest trochę to, że tutaj nawet żeby dostać. Nie no, a wiadomo, co mówi ten if, prawda? Znaczy on. Znaczy nie wiadomo dokładnie, bo. No nie no. No dobra, on mówi, to. Tak, bo chodzi o to, że suma jest mniejsza od max w, prawda? Tak, tylko tak, właśnie problem jest taki, żeby tą sumę w ogóle dostać, tak? No to właśnie tu trzeba takie dziwactwa porobić, żeby udowodnić, że mogę to obliczenie wykonać, tak? To jest chyba to najbardziej bolesne. I jak przez to jakoś przejść, tak? No, no mogę, nie mogę spróbować na przykład to skopiować. Tak, bo rozumiem, że to o to trochę chodzi, tak? Że tutaj mamy na przykład założenie, że ja wiem, że takie to duże obliczenie skomplikowane to jest true. No ale wie pan to skądś, prawda? Tak, 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 no tak. No i teraz co? I teraz add in x, y równa się jakiś taki ten if trzeba byłoby skopiować tutaj, tak? Czyli to, co jest tu w środku. Tak, tylko właśnie tego, znaczy co, tylko to musi być w takiej postaci zwiniętej, to znaczy ja bym ten dowód potraktował jako zmienną. Jakikolwiek by ten dowód nie był, to coś. Tak, że tutaj taki wstawić za pomocą zamiast tego eq int jakieś p.
i wrzucić to do kwantyfikatora i coś o tym P powiedzieć, że to P wynika z jakiegoś Q, które pan ma. Mhm. Tylko teraz co tutaj mógłbym wpisać, tak? Bo co, to musi być jakiś if. Taki, jakby to jest cała ta reszta, tak? W sensie tylko to musi być nawet razem z tą funkcją. Żeby no to... ale to, co pan wie, że jakby jeśli... Na razie, no chyba, że dodam jeszcze drugie założenie. W sensie jeśli dodam jeszcze, powiedzmy, tak, spróbujmy może tak. Jeśli dodam jeszcze drugie, że również jest większe równe od min w, tak? Czyli po prostu mieści się w zakresie. No to no. Wtedy rzeczywiście... To byłoby tak, że add in xy równa się, no muszę tu jeszcze dodać exists, powiedzmy dowód. Tak, aha, tu musi być jeszcze okay, czyli q i tu jeszcze dowód r. I teraz add in x to jest value od exist x plus y. Nie, przepraszam, value y od jakiegoś dowodu r. Ojej. Chwileczkę, co to jest? Mhm. Coś tu się nie... Option. To aha, musi bo pan to... wiedzieć o tym r-ze. Znaczy, tak? Nie, to jeszcze. Chyba jest tylko problem nazwania. O, dobra, poszło. No i teraz... No tylko, że czy ja to jestem w stanie udowodnić, to nie wiem. No jeśli to jest prawda, to pewnie jest pan w stanie. Tylko ja, to, co mnie niepokoi, to co to jest to R? No to jest dowód, że ten wynik się mieści, tak? W sensie, no bo jakby, bo chodzi o to, że value zwraca nam integer, który jest parą. Liczba całkowita, dowód, że ona się mieści w naszym zakresie. No i to R to jest właśnie dowód, że ta nasza wynikowa liczba, czyli ta suma mieści się w zakresie, tak? A skąd my to wiemy, że to ono się zmieści? No to gdzieś tam dowodzimy, że jeżeli... No aha, no tu mamy, tak? Tu widzimy, że to jest dokładnie to, że te poszerzone wersje się mieszczą w zakresie, więc akurat R znaleźć jest nietrudno. No to może teraz idźmy do przodu z dowodem tego. No dobrze, to ja mogę nawet założyć, że mam jakieś coś tego typu, tak? Czyli... coś takiego. Tak, dobrze myślę. Ojej. Co ja tu zrobiłem? Aha, tak. Nawiasów za mało. Znaczy, aha. Fita chyba nie. Aha, jeszcze, no dobrze. Tak, no i powiedzmy, że to jakoś tam udowodnię. I co, i teraz mogę zrobić exist, tak? O, no dobra, no dobra. I teraz, no tak, ale co dalej, to nie wiem. Właśnie, tak? Teraz będę rozwinąć. Add in? No dobrze, spróbujmy. Mhm. No to dostajemy to i teraz... I co, i teraz chcielibyśmy jakoś z tego skorzystać, tak? Tylko właśnie, bo tu jakby widzimy, że to P jest jakieś tam, a tu to, czy to będzie nam... Jakby, no bo tu trochę korzystamy z takiego proof irrelevance, tak? A czy to w ogóle możemy? Tak. Nie. O, czemu nie znalazłem? Aha, no tak, no właśnie, bo on tu jakby widzi, tak? On tu widzi jakieś P, a tu ma zamiast P ma jakiś taki dziwny term. I teraz mówi, że no nie znalazł matching, tak? W sensie, że rewrite nie znalazł tego subtermu, no bo nie ma tego subtermu z P, tak? Jest tylko subterm z takim dziwnym czymś. No dobra, czy, może niech mi pan podeśle ten kawałek z oryginalnym kodem, ja spróbuję się z tym pomęczyć trochę, bo to... No, to ja podeślę to, tak co po teraz prostu... tu jest, dobra? Tak jak to wygląda, może wyrzucę to, bo to chyba niewiele nam daje. Albo, dobra, zostawię może.
To podejście to jak. To ja to po prostu zakomituję już teraz. No być może to profil relevance sobie trzeba udowodnić, czyli jakby, że jeśli mamy jakoś tam udowodnione coś. A właśnie to nie jest jakiś, w sensie, właśnie ja nie pamiętam, czy w koku jakby w ogóle jest proof irrelevance, czy to nie jest jakiś aksjomat, nie można podać. W koku nie ma. Natomiast to co jakby myślę, że jest... Znaczy jest taki aksjomat chyba, który można przyjąć z logic proof irrelevance, jest taki moduł. To... No może tak, może to jest jakaś... Może to by nam jakoś pomogło, żebyśmy mogli udowodnić, że te dwie rzeczy są równe i je podmienić. Tak. Tylko, że no bo jeśli tam dalej jest problem, że coś samo się czepia o to livret. To jakby coś, to ja tu już wysłałem linka, wrzuciłem na ten branch. Lingua int correct to, co jest do tej pory i... No i chyba już czas minął, także będziemy kończyć. To nie wiem, czy mógłby pan podesłać jakiegoś maila, jakby coś się... Bo nie wiem, jakby... Tak, jak mi się coś uda, to tak. Ewentualnie... To pchnę maila. Dobra. Ja to teraz nie mam nic do roboty. Niech pan spróbuje... jak to się nazywa? Co można szybko zrobić? Można szybko zrobić. A te, jak one się nazywają? Korpusy są już podefiniowane? Tak. No to potem można iść w następny krok, to znaczy spróbować z nich skorzystać do następnych definicji z następnego rozdziału. I do kompozytów. Do kompozytów. To one się będą odwoływać do definicji arytmetyki. Ale jak ustalimy te, jak to się nazywa, identyfikatory, to potem już będzie łatwo. Więc po prostu panowie sobie ustalcie jakieś, jak panie Janie, niech pan sobie ustali jakieś identyfikatory i no i potem damy radę przerobić to tak, żeby było w sensie wspólnie. Ustalić identyfikatory? No bo jakaś arytmetyka jest potrzebna, tak? W sensie... Identyfikatory funkcji jakieś tam. Tak, no to niech pan podpatrzy, co ten, co jak te identyfikatory wyglądają w tym, co robi pan Radosław. No i skorzysta z tego. Spróbuję. Tak, tylko wprowadzając je jako tam jakieś parametry, czy zmienne, czy jakieś inne aksjomaty, prawda, bo to zależy od tego, co tam pan będzie. Kompozycje to są te... To są pary składające się z danej i korpusu. Dane i korpusu. Tak, no i na nich te wszystkie operacje, rozszerza się z operacji danych na operacje korpusowe. Miał być dana i typ? A typ to był korpus? Nie, i... dana i typ to jest wartość, a najpierw jest jeszcze kompozyt, bo potem jarzmo to jest taki predykat na kompozytach. I kompozyty stanowią taki przejściowy model. No dobra, to spróbuję to tam zrobić. Czy w czwartek mamy laboratorium, robimy? Aleksy? No,
Tak, a, chyba powinniśmy zrobić, tak. No dobrze, dobrze, bo ty masz, wiem, że masz szczepienie, ale... To chyba jeszcze nie w ten czwartek. Nie w ten czwartek, okej, okay, dobrze. Następny. Okej. Okay. No dobra, to jak to się nazywa? To do zobaczenia w czwartek w takim razie. Do zobaczenia. Do widzenia.